Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. 70-200. Siedemdziesiąt czterysta. Ostre spojrzenie, ostre otwarcie jutrzejszej gali. Zapraszamy MMA Attack 4. Dziękujemy panowie. 85-900. 85-600. Panowie, spójrzcie sobie twarzą w twarz. W tym pojedynku na pewno zobaczymy duże doświadczenie. Uśmiechy na twarzach, sportowy pojedynek już jutro. ...82-800. To waga Dawida Ramireza. 83-600. To face, let's go. Szacunek okazany, ale spojrzenie bardzo agresywne. Widzimy wytatuowany champion na lewym tricepsie. 83-500 to waga Henry'ego Fadipe. 84-400. Let's go, face to face. O, jest gorąco tutaj. Fadipe uśmiecha się. Czy staną normalnie? Tak, panowie, jednak się lubią. Tak samo jutro będzie w klatce, bardzo mocno, a później podadzą sobie rękę. 130-200, Piotr Bubu-Ćwik. 80-250 kg różnicy między panami, co widać. Face to face, panowie, ja się może odsunę. Groźna mina Bubu, ale grają. Kto wygrywa? ...198 kg, prawie 200 kg waży Zuluzinho. 152, ponad 300 kg jutro w oktagonie. Ależ oni są wielcy, proszę państwa, na żywo to robi naprawdę ogromne wrażenie. Mam nadzieję, że klatka jutro wytrzyma. Albo panowie może mają wpisane w kontrakcie, że jak klatka się zepsuje, to potrącą im z wypłaty. 103-700, tyle waży Oli Thompson. 103-600, niemal tyle samo ważą panowie i polskie UFC jutro w walce wieczoru MMA Attack. Będą leciały bomby, to jest naprawdę waga ciężka. Adam zapowiadał, że będzie zero kalkulacji, sama stójka, czyli to, co kibice lubią najbardziej.